Telewizja regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Panie dyrektorze, cała Polska biega, to Sympulno też. Oczywiście, że tak. I zachęcamy do biegania. 3, 2, 1. Dzisiejsze biegi to jakby kontynuacja tego, co rozpoczęli już wcześniej nauczyciele WF-u, pan Dariusz Krakowiak i pan Humerski. Wszystko odbywało się w zespole szkół ponadgimnazjalnych pod okiem pana dyrektora Eugeniusza Szwocherta. To właśnie oni wpadli na pomysł, żeby uświetnić biegi imieniem Kajetana Bągorskiego, wspaniałego trenera, który pracował tutaj na Krajnie, który spod ręki którego wyszło wielu utalentowanych sportowców. I właśnie oni rozpoczęli takimi biegami ulicznymi dla dzieci i młodzieży. My wiele lat później postanowiliśmy te biegi jakby rozszerzyć o kategorię biegu ulicznego na 10 km i stąd ten pomysł. To już są 6 biegi imienia Kajetana Bąkorskiego, a ogólnie minęło już 18 lat od czasu, gdy biegają w tym memoriale dzieci i młodzież. Proszę Państwa, zwycięzcą tegorocznego biegu jest pan Łukasz Wirkus z Lipnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że za doping ogólnie. Dziękuję, że mogłem tutaj przyjechać, że zdrowie pozwoliło, trening i wygrać kolejny mój sukces tutaj. W zeszłym roku byłem 3, w tym roku pierwsze miejsce, także się zrewanżowałem sam dla siebie. A co powiesz o trasie, bo wiele osób, którzy tutaj biegają, że bardzo ładna, bardzo malownicza, ale też bardzo trudna. Tak, jest wymagająca przede wszystkim dla zawodników, ale jeżeli każdy jest przygotowany, to na swój jakiś tam poziom, pułap też osiąga i da się przebiec tą trasę w miarę przyzwoitym czasie, ale jest bardzo wymagająca, ale bardzo malownicza, także po drodze też bardzo dużo osób, które nas dopingowały. Fajna atmosfera. A zwyciężczynią w kategorii kobiet numer 57 Daria Majk z Mroczy. Bardzo mi się podoba, biegałam też 2 lata temu, więc znałam już trasę. No jest dość wymagająca, jest trochę podbiegów, także trzeba się zmęczyć. A pogoda? Wygląda na to, że jest fajna, nie wiem, nie za zimno? Rano było zimno, ale teraz jest idealna pogoda do biegania, bo nie jest ani za ciepło, ani jest jakoś bardzo zimno, więc biegało się naprawdę fajnie. Sępólno jest piękne i chcieliśmy pokazać właśnie walory Sępólna Krańskiego, nasze jezioro, naszą promenadę nad jeziorem, ale też chcieliśmy, żeby nasi mieszkańcy uczestniczyli w tym biegu, dlatego rozpoczynamy trasą nad jeziorem, potem wbiegamy w nasze uliczki sępoleńskie, tam mieszkańcy mogą kibicować sportowcom i wracamy tą samą trasą nad jeziorem tutaj na stadion. Stadion jest umieszczony w pięknym miejscu w Sępólnie, wśród lasów blisko jeziora, dlatego to wszystko sprzyja organizacji tego biegu.